Jak wygląda trasa Łazienkowska, chyba wszyscy wiedzą. Ciągnie się od Warszawy Zachodniej do Wiatracznej, gdzie w przyszłości ma powstać również tunel. Są aktualnie też przebudowane 4 wiadukty, 2 na Grykoli i 2 po stronie Praskiej. Natomiast w przyszłości powstanie może jeszcze więcej tunelów. A jak wyglądała przeszłość, historia, powstawanie? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, gdzie przelecimy się nad całą trasą Łazienkowską, jedną i drugą inwestycją i opowiem Wam o tym, jaka czeka przyszłość tejże trasy. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Dziś będę Wam mówić o trasie Łazienkowskiej. Trochę opowiem o historii, ale głównie opowiem o tym, co tu się będzie działo w przyszłości. I choć ujęcia są z listopada 2023, to będziemy raczej daleko, daleko do przodu myśleć. Zaczynając od tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, bo w tym miejscu ma znajdować się obwodnica śródmiejska, która ma w końcu być ukończona. Natomiast w tym miejscu teraz się znajduje ulica Wetraczna. I ulica Wetraczna tutaj będzie, bo sama obwodnica będzie w tym miejscu w tunelu, a nad samym przystankiem kolejowym Warszawa-Grochów ma się znajdować NAT. I tam będzie nawet wejście bezpośrednio z przystanków autobusowych na wiaduktach nad linią kolejową, na przystanek kolejowy. Natomiast, co ważne, to jest daleko planowane i to jest planowane włącznie tutaj z trzecią linią metra. W tym miejscu będzie stacja M3 i to jest już właściwie de facto pewne. Ta stacja metra ma tutaj powstać, no, najprawdopodobniej w 2031 roku już pojedziemy pociągami metra, jeżeli linia średnicowa mocno nie opóźni tej inwestycji i różne inne wybory. Natomiast faktycznie, co jest ważne, to jest to, że tunel obwodnicy śródmiejskiej ma się znajdować pod stacją metra Wetraczna. To jest ostatnia koncepcja i dzięki temu sama stacja metra będzie dużo płycej, będą szybsze dojście na przystanki tramwajowe, autobusowe i też się mocno zmieni to, co tutaj teraz widzimy, bo w aktualnej koncepcji przedstawionej wszystko, co tu widzicie, zniknie. Nie będzie ronda Wetraczna, będzie skrzyżowanie Wetraczna, a właściwie metro Wetraczna, bo same skrzyżowanie miałoby być przeniesione na drugą stronę, czyli patrząc od teraz na drugą stronę, a patrząc od teraz na prawo, czyli na północ, całe skrzyżowanie, a po lewej stronie byłby faktycznie plac miejski, pętla autobusowa, tramwajowa, nowa z wjazdem z dwóch kierunków, no i to mocno by się pozmieniało, a w tym miejscu byłby wyjazd z tego i oto tunelu. Tymczasem tutaj mamy już faktycznie tereny, które zostały w ostatnim czasie trochę zmodernizowane, jeżeli chodzi o samą trasę Łazienkowską. Co to oznacza? Oznacza to, że się pojawiły nowe asfaltowe drogi rowerowe, a konkretnie po jednej stronie, choć one się kończą w tym miejscu, na Ostrobramskiej, czyli na przystanku autobusowym Przyczyny Grochowskiej, i tutaj warto zaznaczyć, że w tym miejscu ma też znajdować się stacja metra M5, również o tej samej nazwie Przyczółek Grochowski. No i tutaj co prawda jest ciąg wspólny dla pieszych i rowerzystów, ale tak jak teraz właśnie obserwujemy, nie jest to rozdzielone. Natomiast tak, to jest skrzyżowanie całkiem pokaźne. Tutaj się łączą dwie bardzo ważne ulice. Ile sama trasa Łazienkowska dalej się ciągnie stąd, w kierunku właśnie Wetracznej, skąd teraz przecięliśmy, to Ostrobramska ma też bardzo duży ruch w związku również z tym, co się wydarzyło w ramach budowy samej trasy Siekierkowskiej, no i oczywiście węzłów Marsa. Więc to mocno tutaj zmieniło, powiększyło ten ruch, bez konieczności przejeżdżania przez kolejne przejazdy kolejowe, tylko przez nowe wiadukty. Natomiast tutaj możemy zobaczyć, że te kładki się tam zmieniają. Tutaj jeszcze jedna pochylnia ma być wybudowana w najbliższym czasie i jej teraz nie ma. Ale pomijając to, całkiem ładnie się to już w tym całym miejscu tutaj to prezentuje. Lecimy dalej, bo dalej kolejna inwestycja. Kolejna, czyli kanał Gocławski. No dobrze, za chwilę będzie kolejna inwestycja. W tym miejscu będzie kanał Gocławski, kawałek dalej. W tym miejscu ma się znajdować przystanek tramwajowy, który będzie nad całą trasą Łazienkowską. Tutaj dokładnie tramwaj będą jechać górą, trasa Łazienkowska będzie na dole. I to będzie oczywiście tramwaj na Gocław. I w tamtym miejscu też będzie kolejna stacja metra. Oczywiście w ramach M5, a M5 ma być budowana w latach 2040-2052, 50 jakoś mniej więcej w tamtym czasie. Tymczasem dojrzeliśmy do inwestycji, która jest aktualnie realizowana, czyli w tym miejscu aktualnie trasa Łazienkowska nad ulicą Paryską jest teraz przebudowana, łącznie z ulicą Saską.
No dobra, ulica Saska jest, przystanki autobusowe funkcjonują, natomiast na dole powstają ekrany akustyczne. Z kolei tutaj na ulicy Saskiej, a dokładnie w tym miejscu ma się znajdować kolejna stacja metra M5 o nazwie Saska Kępa. A tu dalej widzimy te wiadukty, właśnie, które są rozbierane. Jeden już został wyburzony i teraz jest stawiony od nowa i następnie ten drugi po lewej stronie, czyli po stronie południowej, stronie wyburzony i postawiony od nowa. Tak samo jak po drugiej stronie Wisły, ale tam za chwilę dolecimy, natomiast w ten sposób aktualnie nie ma zjazdów tutaj na wał Międzyszyński, jadąc właśnie od samego ronda, od samej ronda Wiatraczna. Więc to oczywiście jest na minus, no ale tak to niestety w tym momencie funkcjonuje, żeby jakoś dało się tutaj przejechać i żeby przejazd mimo wszystko był utrzymany, tak to zostało w tym momencie zrealizowane. Czy tworzą się korki? Możecie popatrzeć na ujęcia. Oczywiście, że się tworzą. Natomiast czy sam węzeł jest bezkolizyjny i całkiem dobrze funkcjonuje? To na pewno można o nim powiedzieć faktycznie, że jest to też całkiem wygodne miejsce przesiadkowe, jeżeli chodzi o autobusy. No dobra, może przesadziłem z tym, ale faktycznie jest to całkiem duży węzeł i jest całkowicie bezkolizyjny, więc tutaj ruch odbywa się płynnie. Płynnie, kiedy oczywiście są obydwa wiadukty trasy łazienkowskie nad ulicą Paryską. Aktualnie czegoś takiego nie ma i tu też widzicie na ujęciach, że jest śnieg właśnie na tych dwóch wiaduktach, które są aktualnie nieużytkowane. No wiadomo, jeżeli tam nie jeżdżą samochody, to oczywiście to też nie jest odśnieżane i te wiadukty takie będą jeszcze, bo sama przebudowa tych dwóch wiaduktów trasy łazienkowskiej w tym miejscu na Grykoli, znaczy nad Paryską, ma jeszcze być realizowana do 2025 roku, więc na spokojnie te wiadukty będą jeszcze realizowane. Ten tras, co zbudowany, ma być oddany do użytku w tym roku, a kolejny w 2025. Natomiast sam tramwaj na Gocław ma powstać mniej więcej w tym samym czasie, jeszcze wracając do niego, co trzecia linia metra. One, te dwie inwestycje, mają się razem uzupełniać i być zrealizowane, natomiast sama obwodnica śródmiejska ma być realizowana jeszcze później i najprawdopodobniej w tej dekadzie nie ma zbytnio szans na to, żeby to było zrealizowane. Nie tylko chodzi o środki finansowe, ale również o dokumentację, którą trzeba było całą zrealizować. Tymczasem datujemy do Wisły, ale to jeszcze nie jest środek inwestycji, ale na pewno jest to most łazienkowski, który kiedyś już się palił. Natomiast o samej historii trasy łazienkowskiej powiem trochę później, jak będziemy mieli trochę więcej czasu, to powiem wam, jak powstawała, jak to wyglądało i o tym pożarze może też trochę więcej powiem. No dobra, o tym pożarze można powiedzieć, że był i nie powinien mieć miejsca, no i później oczywiście trzeba było szybko go odbudować. No i to się na szczęście udało zrobić, dzięki czemu też sam most łazienkowski w tym momencie ma tą część pieszo-rowerową, która się znajduje na dole. Ale zanim będziemy lecieć dalej nad Agrykolę i nad te nowe wiadukty, to wróćmy sobie tutaj na Solec, bo na Solcu też się parę ciekawych elementów znajduje. Po pierwsze, to jest torwar, który tutaj jest po prawej stronie. Sam torwar ma pętlę autobusową, która jest tak trochę schowana i część z was może nie wiedzieć. Przy okazji tu też się znajduje biletomat, więc takich barierów komunikacyjnych. Z innych barierów komunikacyjnych jest to, że tu się oczywiście tworzą duże korki przez to, że teraz na trasie łazienkowskiej te wiadukty są pozwężane. No i oczywiście to, że tutaj zaraz obok znajduje się port. Port Czerniakowski. Nad portem Czerniakowskim ma powstać w najbliższym czasie kładka. O tej kładce niedługo też będziecie mogli zobaczyć film, więc faktycznie ta kładka będzie w tym samym miejscu, gdzie kiedyś była kładka tymczasowa, drewniana, z tym, że nowa stalowa będzie teraz dla wszystkich, czyli nie tylko i wyłącznie pieszych rowerzystów, ale również dla pojazdów, które będą się przemieszczać po samym porcie, ale dla pojazdów indywidualnych już raczej niekoniecznie. Z kolei w tym miejscu mogę wam powiedzieć, że patrząc na ładną panoramę mostów i Warszawy, tutaj na Solcu jest całkiem wygodny węzeł komunikacyjny. Może nie ma faktycznie wind, ale dla osób pełni sprawnych jest to wygodne miejsce do przesiadania się z autobusów na dole do autobusów na górze. I to naprawdę całkiem dobrze funkcjonuje, pomijając to oczywiście, że teraz już autobusy pośpieszne nie zatrzymują się w tym miejscu, co jest na minus, jeżeli chodzi o ten węzeł komunikacyjny, ale cały czas on całkiem ładnie spełnia swoją rolę. No i tu już widzimy korki. Korki są, choć sama trasa łazienkowska, a właściwie Aleja Armii Ludowej w tym miejscu jest już całkowicie oddana do użytku, to korki cały czas są i wróciły. Choć ujęcia są właśnie z listopada, kiedy jeszcze były ostatnie prace realizowane, jeżeli chodzi o samą detylację, no to tutaj możemy zobaczyć, że tak. Na górze że nowe przystanki tor rozbrat już są na miejscu faktycznie, więc to zostało zmienione. Rondo, teraz mogę wam powiedzieć z najnowszych informacji, już jest w pełni funkcjonalne, tutaj dla ulicy Myśliwieckiej, rozbrat i Łazienkowskiej. Natomiast same wiadukty są prawie całkowicie gotowe, tu już są ostatnie prace realizowane. Same wiadukty mają być oddane do użytku do marca 2024 i wtedy ma już być de facto wszystko już zakończone, jeżeli chodzi o ten odcinek trasy Łazienkowskiej. Więc to w tym momencie teraz powstaje. Tak samo
na ten ciąg na dole pierwszy rowerowy ma być oddany do użytku, albo już jest oddany do użytku, tego wam nie powiem, tego nie widziałem. Natomiast tutaj jak widzicie na ujęciach z listopada jeszcze prace na wiaduktach były realizowane. No te prace na wiaduktach są realizowane od niedawna de facto, bo same rozpoczęcie remontu tutaj na Grykoli rozpoczęło się 29 stycznia 2022 roku, a tak jak powiedziałem, mają się zakończyć w marcu 2024. Jeszcze z ciekawostek mogę wam powiedzieć o drugiej stronie Wisły, że tam w 2021 roku dokonano wymiany ponad 200 sodowych opraw na nowe, LEDowe, czyli ZDM LEDuje na Alei Stanów Zjednoczonych. Tymczasem tutaj dodajemy do kolejnej inwestycji, która jest realizowana, to jest oczywiście plac na rozdrożu. I plac na rozdrożu się zmienia. No teraz się już tam faktycznie pojawiły szyby windowe, ale pomijając to, co widzimy tutaj na tych ujęciach, to nie widzimy tego, co się znajduje po prawej i po lewej stronie. Tam znajdują się nowe drogi rowerowe. I drogi rowerowe ciągną się stąd, od samej trasy Łazienkowskiej, z przerwą na ulicę Solec. Tam nie ma aktualnie przejazdów, choć jest planowane, żeby to było zrealizowane i to było połączone raczej za pomocą jakiegoś skrzyżowania, niż faktycznie kładki, ale jest to planowane do zrealizowania. No i stąd drogi rowerowe się ciągną dalej, na wprost. Teraz będą prosto ściągnąć już do samego GUS-u, więc to też jest na plus. A sam plac na rozdrożu się zmienia, głównie to jest dodanie nowych schodów i nowych wind na przystanki autobusowe na poziomie minus 1, tutaj gdzie teraz właśnie widzimy trasę Łazienkowską, i usunięcie wszystkich przejść podziemnych, a właściwie ich zamknięcie i zrealizowanie w tych miejscach przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. To takie najważniejsze zmiany, jeżeli chodzi o plac na rozdrożu. Tu te prace będą jeszcze realizowane przez najbliższe miesiące. Tymczasem dotujemy do kolejnego przystanku autobusowego, który według mnie też zasługuje na windę. Jest to ulica Marszałkowska i skrzyżowanie, a przystanki tramwajowe Marszałkowska i trasa Łazienkowska. To jest bardzo do wygodne przesiadki z tramwajów i autobusów, ale tu na przykład wind nie ma i o tym się zupełnie nie mówi. A według mnie to też zasługuje na wygodniejsze przesiadki. Natomiast teraz zobaczmy, jak to wygląda tutaj na Waryńskiego. Na Waryńskiego oczywiście jest, mamy stację metra Politechnika i ta stacja metra tutaj była budowana, no podniosła tą ulicę dosyć wysoko. Natomiast pod samą trasą Łazienkowską nie tylko i wyłącznie znajdują się tunele metra. Również się znajduje tunel techniczny do torów odstawczych, no i do samego głównego budynku, który kiedyś był tutaj, jeżeli chodzi o metro warszawskie. O nim może kiedyś więcej wam opowiem, natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć jeszcze, jak w listopadzie działał przystanek tymczasowy ze schodami na dole na trasie Łazienkowskiej. Teraz już tego przystanku nie ma, przystanek został przeniesiony na pierwotne miejsce, czyli na górze, po prawej stronie, tam na ujęciu widzicie rozkopane, to tam teraz się ten przystanek autobusowy znajduje mniej więcej, a ten na dole został zlikwidowany i tam już autobusy teraz nie jeżdżą. Wszystkie wjeżdżają na górę, bo to jest bardzo dobry i wygodny węzeł przesiadkowy. No trzeba pamiętać, że tu jest stacja Metro Politechnika. A co jak co, ale Metro Politechnika i połączenia autobusowe to jest istne centrum komunikacyjne. Tutaj ile tych osób wsiada i wysiada, naprawdę jest dużo. I taka stacja Metro potrzebuje wentylatorni stacyjnej. I gdzie taka wentylatornia może się znajdować? W budynku. Pierwotnie tu tego budynku nie było i pierwotnie tu była po prostu wentylatornia stojąca trochę nad ziemią. Natomiast budynek musiał powstać, a właściwie miał powstać w tym miejscu. No i co można było zrobić? Pozostawić dziurę na wentylatornię przez sam środek budynku. Zawsze chciałem wam powiedzieć tą ciekawostkę i pokazać się tak na miejscu i sądzę, że to był idealny moment. I może o tym nie wiedzieliście. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a teraz opowiem wam trochę o historii samej trasy Łazienkowskiej. W tym miejscu, po pierwsze, co mogę wam powiedzieć, to jest to, że pierwotnie koncepcja trasy Łazienkowskiej, tak mniej więcej w tym przebiegu, już była w latach 30. XX wieku. Pierwszy raz rozpoczęto pracę w 1968 roku, ale po pół roku zażegnano tej inwestycji. Następnie ponownie rozpoczęto realizację 10 września 1971 roku i udało się w myśl PRL-u to zrealizować do 19 lipca 1974 w 3 lata. W latach 90. z kolei XX wieku poszerzono ulicę Wawelską na zachód do Alei Jerozolimskich, no i 22 września 2009 roku ta trasa została, znaczy czekajcie, to jeszcze trochę przesadziłem. 22 września 2009 roku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grójecką do węzła z ulicą Osobramską i Kinową uruchomiono buspas. Natomiast dopiero 16 listopada został on oddany do użytku również dla taksówkarzy, bo wcześniej był tylko i wyłącznie dla autobusów. Na
dalej, to co chciałem powiedzieć przed chwilą, to jest do końca 2013 roku cała trasa łazienkowska prawie leżała w ciągu drogi krajowej numer 2 oraz trasy europejskiej E30. W związku z otwarciem fragmentu południowej obwodnicy Warszawy zmieniono przebieg tych dróg właśnie na trasę siekierkowską. Z kolei 1 stycznia 2013 roku Alteredia straciła kategorię drogi krajowej i stała się drogą powiatową, a od 14 lutego 2028 roku był most wyłączony w 2015 roku. Od 14 lutego do 28 października 2015 roku most był wyłączony w związku właśnie z tym, że się zapalił albo został podpalony. Tego nigdy się nie dowiemy. Chyba, że wy wiecie. Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem remont wiaduktów na Grykoli rozpoczął się 29 stycznia 2022 i trochę później się rozpoczął po stronie praskiej, czyli nad ulicą Paryską. Tymczasem, wracając do tego, co teraz widzicie na ujęciach, widzimy węzeł przesiadkowy GUS i ten węzeł jest całkiem wygodny, o ile jesteście w pełni sprawni. Bo wind tutaj nie ma i przystanki tramwajowe mają tylko i wyłącznie wejścia za pomocą schodów i tylko i wyłącznie, znaczy to jest w miarę wygodny węzeł przesiadkowy, jeżeli się w odpowiednich orientacjach przesiada się, bo nie ma przejść pod trasą łazienkowską, tylko tam już trzeba wyjść na górę i przechodzi przejściami naziemnymi. Z kolei w tym miejscu może być parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze Skra. Skra będzie przebudowana i nawet to będzie konferencja prasowa w związku z tym, że faktycznie większe prace się tutaj rozpoczną, jeżeli chodzi o przywrócenie funkcjonalności temu obiektowi, żeby on wyglądał dużo lepiej i był bardziej funkcjonalny. I lepiej wyglądał, to chyba też ważne. Natomiast tutaj mamy parę ciekawostek jeszcze innych. Po pierwsze to, że to co teraz widzicie wszystko, a mianowicie od momentu, gdzie widzieliście koniec wiaduktów trasy łazienkowskiej tam na Grykoli do tego miejsca i dalej do Warszawy Zachodniej, to wszystko tutaj ma być według nowego studium Warszawy wszystko schowane w tunelu. Niezależnie od tego, czy ta trasa jest aktualnie już w wykopie, czy jeszcze nie, jak właśnie w tym miejscu przy pomniku lotnika, który teraz obserwujemy, to wszystko ma być schowane pod ziemię. Tak, wiem, ta koncepcja się pojawia co kilka lat, ale teraz jest oficjalnie w studium Warszawy, które już co prawda nie jest tak łatwo dostępne jak jeszcze kilka miesięcy temu, ale cały czas to pozostało tam faktycznie i taki był plan, aby trasę łazienkowską schować pod ziemię. Ile by to kosztowało milionów złotych, a może nawet miliardów? Nie wiem. Czy cel uświęca środki? Na pewno na tym odcinku, gdzie faktycznie, znaczy to jest moje osobiste zdanie, tam gdzie jest już faktycznie trasa łazienkowska wykopie, by to dużo lepiej wyglądało i by można było stworzyć na przykład tam jakiś park miejski, choć wiem doskonale, że przystanki autobusowe tam na dole byłyby strasznie głośne i nieprzyjemne do korzystania. Ale kto wie, może to jest jakiś pomysł, żeby trochę to zmienić, ale od razu odpowiadam na wasze pytania, nie ma planów, aby trasę łazienkowską zlikwidować, zmniejszyć, zwężyć, jest raczej do pozostawienia, chociaż buspasy oczywiście, które się pojawiły tutaj już ładne kilkanaście lat temu, zmniejszyły liczbę pasów dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, bo faktycznie pojawiły się buspasy. No i z tych trzech pasów zostały tylko i wyłącznie dwa na większości trasy. Z kolei w tym miejscu mamy skrzyżowanie z tramwajami. I to skrzyżowanie pozostanie mniej więcej tak samo. Znaczy, tutaj będą oczywiście zmiany. Tam aktualnie ten przejazd został wyremontowany, bo pierwotnie trochę się zapadł. Natomiast tam dalej mamy widok na plac Narutowicza i tam pod tym będą się znajdować dwie stacje metra, ale kiedy to daleko powiedziane jeszcze. Tam będzie się krzyżować i M5, no i w dobrych wiatrach nawet M4, a z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć tam dalej takie skrzyżowanie tramwajowe w kierunku Banacha i dalej w kierunku Alei Krakowskiej, które w przyszłości będzie całkowicie przebudowane w ramach budowy tramwaju do Warszawy Zachodniej i to niedługo powinno się rozpocząć, nawet najprawdopodobniej w tym roku już rozpoczną się faktycznie większe pierwsze prace. Dobra, trochę odjechałem. Pierwsze prace się rozpoczną w tej połowie roku, a większe prace będą w drugiej połowie 2024. Tymczasem Hala Kopińska tutaj się oczywiście znajduje i taki oto prezentuje z lekką dawką śniegu. No i tutaj też jest ulica Wawelska, która została właśnie dostrzeżona w ramach tych kolejnych prac na tej trasie, bo tutaj pierwotnie było mniej pasów, to nie były trzy pasy, więc to zostało faktycznie dostrzeżone do tego, co teraz widzimy. Z kolejnych ważnych aspektów, o których jeszcze warto byłoby powiedzieć, to jest to, że no tak, wygląda to jak wygląda. Natomiast w tym miejscu to już się de facto kończy, no bo Warszawa Zachodnia się zaczyna. I jak widzicie, całość się łączy już dalej i skręca w lewo w Aleje Jerozolimskie. Ale czy może kiedyś nie przydałoby się połączyć dwóch stron Warszawy Zachodniej? Tak jak kiedyś biegła ulica Tunelowa. Bo może nie wiecie, ale ulica Tunelowa, która aktualnie się znajduje i biegnie do Warszawy Zachodniej,
Po drugiej stronie, tam gdzie aktualnie teraz nikt nie chodzi, nikt tam nie dociera, to kiedyś była faktycznie ulica w tunelu. Ona nie tylko i wyłącznie ma swoją nazwę, ona, ta nazwa ma faktycznie większe znaczenie. I co prawda ulica tunelowa aktualnie nie jest tunelem i koncepcji, żeby pod torowiskiem w tym miejscu pojawił się ponownie tunel już nie ma, to jest pomysł, aby w tym miejscu powstała droga górą i połączyła Kasprzaka z właśnie trasą łazienkowską. Czy jest to dobry pomysł? Według mnie tak, bo te dwie części są całkowicie odcięte, ale nie na duży ruch, tylko na ruch lokalny. Autobusy i komunikacja, chociaż tramwaje tu będą jeździć dużo lepiej. Natomiast co ważne, ciekawostek powiem wam, że podczas prac teraz na Warszawie Zachodniej znaleziono fragmenty tunelów ulicy Tunelowej. Tylko i wyłącznie cegły pozostały. Tymczasem mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Oczywiście o samej trasie łazienkowskiej mógłbym wam mówić dużo więcej, ale i tak już 20 minut wam nadaję nad tą jedną arterią, która się ciągnie przez dużą część centralną Warszawy. Jeżeli chcecie też, żebym metalizował więcej takich filmów, zachęcam was do zostania patronami Awizonosza i de facto prawie miesiąc temu mogliście zobaczyć ten film bez mojego gadania w formie jednego długiego przylotu. Też zachęcam do obejrzenia. On ma numer hashtag 166.1 przylot na całą trasą łazienkowską. Tymczasem za dwa dni powinien się pojawić, czyli w środę powinien się pojawić film o tym, jak wyglądają teraz prace na początku stycznia 2024 nad trasie łazienkowskiej nad ulicą Paryską. Tam już się pojawiły słupy od nowego pierwszego wiaduktu trasy łazienkowskiej. I dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o trasie łazienkowskiej, jaka powinna być według was przyszłość jej, no i oczywiście, co według was było najciekawsze w tym, co dzisiaj zobaczyliście w filmie. I tak kończąc ten film, powiem wszystkim osobom, które mają niedosyt tego filmu o obwodnicy śródmiejskiej, która cały czas de facto nie powstała po stronie praskiej. Film zrobię na temat tej inwestycji, przejdę się nad tą całością, pokażę wam dokładnie, jak to ma wyglądać i do tych projektów, które już aktualnie zostały nam względnie udostępnione i przelecę się właśnie od ronda Wiatraczna do ronda Żaba i też powiem wam o przyszłości obwodnicy śródmiejskiej, która się ciągnie tam dalej, przylądzie do Wrocławia, łącząc się z trasą Prymasa Tysiąclecia. Tutaj w przyszłości może uzyskać jeszcze jeden tunel, ale więcej o tamtej trasie i tamtej inwestycji w kolejnych filmach, które się pojawią w 2024 roku na kanale Awizonosz. Jeśli nie chcecie tego przegapić, wiecie co zrobić. Cześć!